Powodu do wstydu nie ma, no jest trochu niedosyt, trochu no szkoda tego, że nie udało się jeszcze doprowadzić do szóstego spotkania, bo była ogromna szansa. Co Cię zdecydowało o tej porażce? To tak jak już wczoraj powiedziałem, że tu każdy dzień jest inny i każdy mecz jest inny i o ile wczoraj byliśmy w doskonałej dyspozycji, dziś byliśmy w troszkę słabszej, no Unia dziś dała na szale wszystkie swoje umiejętności. Wydaje mi się, że jednak dużą rolę odegrało doświadczenie Unii, jednak ta drużyna budowana z myślą o walkę o Mistrzostwo Polski. Teraz jak Pan sądzi, ta postawa, czy będzie Wam się jeszcze chciało grać o te miejsca 5-8, bo tak naprawdę wszędzie za granicą to już są odpuszczane, zespół odpada, to już dalej nie musi grać, w Polsce musimy grać o miejsca od 5 do 8. Czy jeszcze szykuje Pan jakąś motywację dla zawodników, czy no jak to wygląda z pana strony? Nie, oczywiście, że tak. No, teraz mamy cel zająć te 5 miejsce. Tu są zawodnicy młodzi, którzy wszystkie mecze muszą grać o zwycięstwo. I chcemy ten sezon dobrze zakończyć, będziemy walczyć tak samo jak w tych meczach o zajęcie tego 5 miejsca. Rajski dzisiaj wyciągał niesamowite krążki. Jak to jest zawodnik? Tu Tomek na te playoffy złapał dobrą formę właściwą, bronił dobrze, pewnie wiadomo, że wszystkiego nie wybroni, no też się mu zdarzyły gorsze momenty, niemniej można być zadowolonym z jego postawy, szczególnie w fazie play-off. Czyli wracacie ze smutkiem? Tak, wracamy ze smutkiem. Liczyliśmy bardzo na to, że damy radę jeszcze dzisiaj pokonać Unię i że ten ostatni mecz w Nowym Targu to by było wtedy znowuż 50-50, byłaby to jeszcze dodatkowa walka. No nie ma tego, ale myślę, że te mecze w tej fazie play-off, no dla tutaj połowy drużyny to jest dopiero pierwszy raz z czymś takim się zetknęli. No na pewno będzie to dla nich ogromne doświadczenie i jest w tej drużynie ogromny potencjał, jak na biorą doświadczenia będzie to, wierzę w to, jest do tego przekonany, będzie to procentować i będzie to drużyna bardzo mocna. Panie trenerze, po tym krachu w nowotarskim hokeju, po zdobyciu tytułu Mistrzostwa Polski, jest jakiś promyczek nadziei, że ten nowy sezon będzie lepszy od strony organizacyjnej? Ja myślę, że na pewno, no, na pewno będzie lepszy. Tu już w tym roku trzeba powiedzieć, że klub stanął na wysokości zadania, bo spadła ta ekstraklasa na ten młodzieżowy klub praktycznie z dnia na dzień i no jest to ogromne przedsięwzięcie, żeby z młodzieżowego klubu od razu stać się klubem, który prowadzi ekstraklasę i muszę powiedzieć, że na tą chwilę organizacyjnie wygląda już w klubie w miarę dobrze i myślę, że będzie coraz lepiej. Jeszcze ostatnie pytanie. Krążą takie pogłoski, że tutaj jakiś zaciąg kanadyjski ma się znowu pojawić w Nowym Targu. Ile jest w tym wszystkim prawdy? To czas pokaże. No, wiadomo, że chcielibyśmy zmienić opcję. No, chcielibyśmy zmienić opcję przede wszystkim ściągnąć zawodników walecznych, którzy zostawiają serce na lodzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, Polska już jest przesiąknięta czechosłowackim hokejem. Tu generalnie trzeba było zmiany, żeby obraz tej ligi się zmienił, żeby tu było więcej walki, przynajmniej tyle, ile w tej trzeciej tercji w dzisiejszym meczu, gdzie tam już bandy trzeszczały, każdy walczył, nie oszczędzał się. I tak powinny wyglądać wszystkie mecze. I do tego chciałem od samego początku tą drużynę nastawić i uczyć ją, żeby po prostu walczyła i przede wszystkim używała ciała, bo to w hokeju ciało, gra ciałem to jest w zasadzie podstawowy element i tak mi się wydaje, że w ogóle w polskim hokeju powinniśmy iść w tym kierunku, żeby troszeczkę zmienić opcję. My jesteśmy skłamani, jesteśmy po prostu, nie jesteśmy dole jakby, bo myślę, że nie mamy się za co wstydzić, żeśmy wygrali super w mecie Siska, ale jesteśmy, jest nam z tego taki żal, no po prostu. Ugraliśmy dobre mecze i tak szczerze, robota do niczego. Taka jest playoff, to jest właśnie playoff. No.
Szkoda szczególnie chyba tych meczów w Nowym Targu przed własną publicznością. Dokładnie, szkoda tego drugiego meczu, bo tam zestaw 1-1 jsme mieli, my jsme mieli odskoczyć na 2-1, nawet na 3-1 mieliśmy duże okazje i no trzecią bramkę jsme tam stracili później do tego, nie? Do pustej bramki, to już się tak jakoś nie liczy, ale szkoda tego drugiego meczu w Nowym Targu, tam się chyba to zdecydowało. No. Powiedz, jak wasze nastawienie przed meczami w tej dolnej fazie teraz, w tej dolnej drabince? Na pewno teraz jsme z chłopakami grali, byliśmy był prezes szatni, że po prostu chcemy grać piąte miejsce, teraz to jest po prostu następny playoff i idziemy do tego na 100%, nawet myślę, że bardzo fajna rywalizacja by była taki, powiedzmy w tym małym finalu z Sanokiem. No właśnie chcielibyście się chyba z nimi zmierzyć. Jasne, teraz my dograli szatni, że po prostu bardzo chętnie byśmy chcieli z nimi grać, bardzo. A tak prywatnie macie pretensje do tych chłopaków, którzy odeszli do Sanoka? Nie, w ogóle ja mam... ja to mówię cały czas, to gdzie kto chce grać i kto wybiera, gdzie po prostu będzie grał, to jest każdego decyzja. Z drugiej strony myślę, że nie wiem, nie chcę w to jakoś wnikać, ale myślę, że nawet ich odejście pomogło klubu finansowo. Taka jest prawda, nie? Że po prostu klub za nich dostał jakieś pieniądze. Nie chcę wnikać w to, bo nie wiem dokładnie, czy te pieniądze aż tyle byli przydatne, czy nie, ale ja też nie grałem od początku po prostu w Nowym Targu.